Witam w 837 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Adrianny Smurzyńskiej pod tytułem Anima Quoda Modo Cerebrum, neurobiologia i filozofia o duchowości. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wprowadzenie. Wydaje się, że w środowisku naukowym panuje moda na neuronauki. Powstają nowe dziedziny wiedzy, będące często połączeniem neurobiologii i nauk humanistycznych, np. neuroestetyka czy neuroetyka. Jednocześnie w Europie można zauważyć powrót zainteresowania tematyką duchowości. Mówi się wręcz o powrocie sakrum. W tym kontekście próby łączenia zagadnień związanych z duchowością i neurobiologią nie wydają się niczym niezwykłym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problematyki duchowości z perspektywy neurobiologicznej. Rozpocznę od podania definicji neuroteologii i umiejscowienia jej w historii myśli neurobiologicznej. Przedstawię założenia, jakie przyjmują jej przedstawiciele, niekoniecznie przywołując je wprost, oraz niektóre kierunki ich badań. Następnie przejdę do problematyki duchowości i mistycyzmu. Zaprezentuję wybrane koncepcje filozofii i psychologii, religii i w tym kontekście zdefiniuję duchowość, którą starają się badać neurobiologowie. Moje rozważania zakończę odwołaniem do tytułowej maksymy Anima Quoda Modo Cerebrum. Neuroteologia. Od frenologii do neurobiologii. Źródeł łączenia neurobiologii i religii można szukać w koncepcjach Franza Gala, który stworzył i rozwinął naukę zwaną frenologią. Według niego kora mózgowa jest systemem składającym się z wielu struktur, z których każda jest odpowiedzialna za określoną funkcję umysłową lub cechy charakteru. Zakładał on również, że rozwój odpowiedniej struktury jest odzwierciedlony w budowie czaszki. Dzięki temu badanie brust na czaszce mogło prowadzić do określenia, jakie zdolności posiada dana badana osoba. Gall twierdził również, że istnieje część mózgu odpowiedzialna za doznania duchowe. Frenologia była głośno krytykowana, głównie ze względu na metodę badań. Jednak w neurobiologii można zauważyć podobny sposób szukania mózgowych podstaw różnych zjawisk psychicznych. Naukowcy nie mierzą już czaszki, ale sprawdzają, jakie rejony mózgu są aktywne w trakcie rozmaitych działań. Na tej podstawie poszczególnym obszarom mózgu przypisuje się właściwe funkcje. Ową tendencję można również zauważyć u tych neurobiologów, którzy szukają neurobiologicznego podłoża duchowości. Definicja neuroteologii. Definicja neuroteologii nie jest jednoznaczna. Najczęściej uznaje się ją za gałąź neurobiologii. Przedmiotem jej badań w takim ujęciu są biologiczne podstawy religii i duchowości, a metodę stanowi obrazowanie mózgu. Naukowcy zajmujący się tak rozumianą neuroteologią próbują również pokazać związek między religijnością i biochemią, na przykład określonymi hormonami. Uwzględniają odkrycia z zakresu medycyny, m.in. psychiatrii, genetyki, endokrynologii oraz psychologii, a ponadto starają się wywoływać doznania religijne poprzez zastosowanie stymulacji elektrycznych. Zakres terminu neuroteologia mogą również wchodzić rozważania teologów, biorących pod uwagę odkrycia kognitywistyki. Zamysł stworzenia teologii naturalnej związanej z odkryciami neuronauk przyświecał twórcy tego terminu, Jamesowi Ashbrookowi. Poniższe rozważania będą dotyczyć jedynie pierwszego z tych nurtów, uznającego neuroteologię za gałąź neurobiologii. Przy takim ujęciu nazwa ta może się wydawać nieadekwatna dla wyznaczonego obszaru badawczego. W literaturze anglojęzycznej coraz częściej można odnaleźć sformułowania neuronauka duchowości, spiritual neuroscience, lub neuronauka religii, neuroscience of religion. Wydają się one bardzo odpowiednie, ponieważ określają duchowość oraz religię jako przedmiot badań neuronaukowców. Termin neuroteologia może natomiast sugerować, że bezpośrednim przedmiotem badań jest Bóg. Co więcej, nawet naukowcy zajmujący się tą gałęzią wiedzy wyrażają wątpliwości związane z adekwatnością terminu. Ponieważ jednak funkcjonuje on w literaturze naukowej, w dalszej części artykułu będę się do niego odwoływać. Warto dodać, że większość przywoływanych przeze mnie badań związana jest z redukcjonistycznym podejściem do religii, przyjmowanym przez część naukowców, np. Michaela Persingera. W takim ujęciu zauważyć można dążenie do sprowadzania religii do procesów mózgowych, nierzadko patologicznych, co często wiąże się z degradacją jej roli i znaczenia. Prowadząc
rozważania dotyczące neuroteologii będę się odwoływać do tego typu podejścia. Neurobiologiczne badania nad podstawami duchowości nie muszą być związane z redukcjonizmem. Badania na temat neuronalnego podłoża doświadczeń religijnych można na przykład wykorzystać tworząc podstawę zintegrowania wiedzy biologicznej i religioznawczej teologicznej. Pierwsze obszary badań. Początki neuroteologii, rozumianej jako dziedzina neurobiologii, wiązały się z dwoma nurtami badań. Pierwszy z nich skupiał się na badaniu osób z silną postacią padaczki skroniowej. Jest to choroba wywołująca odczucie przypominające objawienia religijne. W trakcie ataku epileptycznego może nastąpić na przykład poczucie przebywania w obecności Boga, doznanie ekstatyczne, czy też poczucie zrozumienia natury świata. Drugi nurt dotyczył badań z zakresu neuroobrazowania mózgów osób będących w trakcie modlitwy lub medytacji. Prowadzili je m.in. Andrew Newberg i Eugène Dacqui. Starali się oni odkryć związek między aktywnością mózgu a doświadczeniami religijnymi francuskich zakonnic i mnichów tybetańskich. Zastosowane metody neuroobrazowania techniką SPECT pokazały m.in. obniżoną aktywność w płacie ciemieniowym. Jest on związany z poczuciem odrębności, świadomością swojego ciała i odniesieniem siebie do świata zewnętrznego. Przy jego obniżonej aktywności można mieć wrażenie, że jest się duchem. Może zniknąć również wrażenie bycia jednostką, zastępuje je poczucie zjednoczenia z wszechświatem. Naukowcy zauważyli ponadto obniżoną aktywność jądra migdałowatego, rejestrującego zagrożenia oraz przerwanie obwodów neurowych płatów skroniowego i czołowego, generujących samoświadomość i regulujących poczucie czasu. Bazując na podobnych obserwacjach, kanadyjski neurofizjolog Michael Persinger skonstruował mistyczny hełm, God Helmet, który miał wywoływać mistyczne objawienia, w szczególności poczucie obecności istoty duchowej. Chciał tym samym pokazać, że można w sztuczny sposób, aktywując odpowiednie obszary mózgu, wywołać odczucia religijne, nawet u osób niewierzących. Boski hełm nie tylko miał służyć udowadnianiu, że mistyczne doznania są wyłącznie efektem pracy mózgu, ale miał być również użyty do celów terapeutycznych. Obecne badania związane z neuronauką dotyczą wielu różnych obszarów związanych ze sferą religijną, np. stanów świadomości, wpływu religii na zdrowie, czy wpływu różnych rodzajów modlitwy na emocje i procesy poznawcze. Wśród jej celów podaje się również wspomaganie kondycji człowieka, zarówno w sferze zdrowotnej, jak i duchowej. Coraz częściej podkreśla się, że warto badać określone aspekty religijności lub duchowości, na przykład te wymienione powyżej, bez uznawania, że możliwe jest stworzenie jednolitej neurobiologicznej koncepcji religii. Założenia neuroteologii. Po przedstawieniu głównych nurtów badań warto przywołać przynajmniej część założeń, które były przyjmowane przez neuroteologów. Można je streścić w 5 punktach. Doświadczenie religijne to doświadczenie mistyczne. Doświadczenia mistyczne są takie same przy każdym wyznaniu. Każdy albo prawie każdy ich doświadczył. Religia powstała z tych doświadczeń, są one jednakowo interpretowane przez różne osoby. Mózg jest przystosowany do doświadczenia transcendencji. Przywołanie owych założeń pozwala na krytyczne przyjrzenie się temu, co piszą neuroteologowie. Przeprowadzone przez nich badania muszą zostać zinterpretowane, a żeby ocenić interpretację, trzeba ulokować ją w kontekście innych rozważań. Aby móc je zatem skomentować, odniosę się do wybranych koncepcji duchowości, występujących w filozofii oraz w naukach społecznych. Pozwoli to na dokładniejsze przyjrzenie się zjawisku, które neuroteologowie obrali za przedmiot swoich badań. Duchowość. Duchowość w filozofii i psychologii religii. Duchowość klasycznie rozumiana jest jako pozamaterialny wymiar ludzkiego bytu. W szerokim znaczeniu różne aspekty duchowego życia człowieka stanowią religia, sztuka oraz filozofia. Znaczenie to można również zawęzić, odnosząc je do wymienionych sfer. W kontekście religijnym mówi się o duchowości konkretnej religii, np. o duchowości chrześcijańskiej. W jej obrębie odnajdziemy również użycie terminu duchowość przy opisywaniu szkoły życia w poszczególnych tradycjach zakonnych. W tym sensie mówi się na przykład o duchowości ignacjańskiej. Pojęcie duchowości pojawia się jako określenie poszukiwania głębszego sensu ludzkiej egzystencji. Takie znaczenie obecne jest zarówno w analizach filozoficznych, jak i u reprezentantów nauk społecznych, zainteresowanych tą tematyką. Czytając ich pracę, można napotkać stwierdzenie, że człowiek jest istotą religijną, a także znaleźć opisy zjawisk świadczących o powrocie zainteresowania duchowością i religią.
religijnością. Powrót sakrum, jak można określić to zjawisko, bardzo często charakteryzuje się jednak odejściem od zrytualizowanych i zinstytucjonalizowanych form religii. Duchowość pojmowana jest wtedy jako wymiar indywidualnego życia i doświadczenia człowieka, bez odnoszenia jej do określonego systemu religijnego czy etycznego. W tym sensie socjologowie mówią o procesach prywatyzacji i dezinstytucjonalizacji religii. Filozofowie i psychologowie religii zwracają też uwagę na to, że wiele współczesnych zjawisk przyjmuje formę religii, mimo że wydają się często antyreligijne. Przywołują w tym kontekście kult pieniądza, gloryfikowanie idoli, zażywanie środków psychoaktywnych, uprawianie sportów ekstremalnych czy słuchanie transowego rocka i techno. Można w nich zauważyć potrzeby, które określane są jako duchowe, pragnienie doświadczenia transcendencji, wyjścia z więzienia własnego ja. Człowiek chwyta się tego, co mu to choćby w niewielkim stopniu umożliwia. Współczesne przemiany religijności nie mają nic wspólnego ze strukturą społeczną czy ogólnie uznanym systemem wartości. Są próbą zaspokojenia potrzeb duchowych bez zmiany dotychczasowego sposobu życia. Czasem słowo religijny zastępuje się słowem mistyczny, w znaczeniu obudzony duchowo, ale niezależny od tradycji. Mistycyzm w swoim pierwotnym znaczeniu jest jednak czymś innym niż religia czy duchowość. Większość filozofów religii twierdzi, że mistyka jest częścią religii. Inni natomiast uważają, że są to odmienne rzeczywistości. Zdarzają się ludzie religijni, którzy nie są mistykami, a także mistycy, którzy nie są ludźmi religijnymi. W dalszej części pracy postaram się wyjaśnić pojęcie mistycyzmu, by następnie odnieść je do rozważań neuroteologów na temat doznań mistycznych. Mistycyzm według filozofa religii. Słowo mystikos pochodzi od miło, które oznacza zamykać, głównie w kontekście zamykać oczy. Mistycyzm ma zatem element ukryty. Pojęcie to w kulturze greckiej pojawiło się w odniesieniu do misteriów. W tekstach chrześcijańskich natomiast termin mystikos ma znaczenie religijne i doktrynalne. Używany jest w trzech znaczeniach: mistycznego wymiaru interpretacji Biblii, cechy poznania, którą daje liturgia, oraz opisania duchowego poznania Boga, które odróżnia się od doświadczenia Bożej obecności. Można wyróżnić trzy typy mistyki, traktowane czasem jako trzy następujące po sobie etapy: ekstatyczną, charakteryzującą się poczuciem rozpłynięcia w czasie i przestrzeni, instatyczną, w której dochodzi do głębokiego doświadczenia własnej jaźni, oraz dialogiczną, której wyrazem jest osobowe doświadczenie Boga. Osoby duchowne podają również warunki, przy których można mówić o doświadczeniu mistycznym. Zalicza się do nich poczucie bierności, ogarnięcia przez wyższą rzeczywistość, połączone ze świadomością tego, że doświadczenie to powstaje niezależnie od samego mistyka, a jego źródło jest ważniejsze od towarzyszących emocji. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek panowaniu nad sakrum i manipulowaniu nim dla własnych celów. W każdym doznaniu mistycznym można również zauważyć ideę całości, uzyskiwania dostępu do jakiejś uniwersalnej świadomości. W religiach teistycznych jest to tożsame z doświadczeniem Boga, w buddyzmie natomiast z doświadczeniem absolutu. Najważniejszą cechą diagnostyczną doświadczenia mistycznego jest całkowita przemiana bytu, przejawiająca się na przykład zmianą hierarchii wartości. Warto w tym miejscu wspomnieć również, że do tak rozumianego mistycyzmu prowadzi długa droga. Za Janem od Krzyża można mówić o jej trzech etapach: drodze oczyszczenia, oświecenia oraz zjednoczenia. Opisy doświadczeń mistycznych, które znaleźć można w pismach osób uznanych za święte, są próbą scharakteryzowania subiektywnych doznań, towarzyszących końcowemu etapowi tej drogi. Różnią się one w poszczególnych religiach, ale w każdym przypadku wspomina się o wydłużonej pracy i wysiłku. Ważne jest również zaznaczenie różnicy między przeżyciem a doświadczeniem religijnym. Przeżycie jest czymś subiektywnym, natomiast doświadczenie dotyka czegoś realnego, rzeczywistości. Rzeczywistość duchowa stawia pewnego rodzaju opór, nie poddaje się dowolnej modyfikacji dokonywanej przez osobę, która jej doświadcza. Stawia również wymagania, na przykład związane ze zmianą dotychczasowego sposobu życia. Duchowość i mistycyzm według neuroteologa. Neuroteologowie nie odróżniają duchowości od mistycyzmu. Wręcz przeciwnie, chcąc badać duchowość, zajmują się doświadczeniami uznanymi przez nich za mistyczne. Doznania mistyczne w ich opinii mają następujące właściwości: poczucie wszechobecnej jedności, utrata poczucia czasu, utrata poczucia własnego ja, silne emocje, wrażenie unoszenia się. Utożsamia się tu doznania z duchowością. Jest ona
zatem traktowana jako pewien akcydens, coś, co się przydarza. Jest czymś niecodziennym, niezwykłym, zazwyczaj występuje jako efekt modlitwy czy medytacji. Trudno zatem mówić o duchowości człowieka, który nie miał takich doświadczeń. Podsumowując dotychczasowe rozważania, można pokusić się o sformułowanie definicji duchowości na podstawie przywoływanych w artykule badań neuroteologów. Aby zdefiniować ją po arystotelesowsku per genus proximus et differentia specifica, trzeba po pierwsze uznać, że duchowość jest wynikiem pracy mózgu. Po drugie zaś, że jest to specyficzna aktywność, będąca efektem nieprawidłowości w pracy mózgu. Definicja ta dotyczy badań prowadzonych zgodnie z podejściem redukcjonistycznym. Tak rozumianej duchowości można postawić kilka zarzutów. Po pierwsze, nie powinno się jej utożsamiać tylko i wyłącznie z doznaniami mistycznymi. Mistycy Kościoła katolickiego podkreślali wręcz, że doświadczenie Boga nie jest koniecznie związane z uniesieniem emocjonalnym. Scharakteryzowane powyżej doznanie mistyczne, uznane za rzeczywisty kontakt z Bogiem, jest rzadkością. Co więcej, to brak emocji, który towarzyszy tak zwanej nocy ciemnej, jest często lepszym wyznacznikiem doświadczenia Bożej obecności. W przypadku większości religii najważniejsze są wartości takie jak dobro czy miłość, a kontaktem z transcendencją jest modlitwa, niekoniecznie związana z określonymi doznaniami. Neuroteologowie, zajmując się doznaniami mistycznymi, dotykają zatem jedynie jednego z wielu aspektów duchowości. Nie wyjaśniają jednak tego, czym jest duchowość w ogóle. Po drugie, to, czego dotyczą badania neuroteologów, kłóci się z definicją mistycyzmu. Przede wszystkim takie doświadczenia nie mogą być jedynie efektem ćwiczeń modlącej się czy medytującej osoby. Mistyk doświadcza czegoś, co istnieje poza nim i jest od niego o wiele większą i ważniejszą rzeczywistością. Gdyby doświadczenia mistyczne były jedynie skutkiem odpowiednich działań człowieka, to można by mówić o ćwiczeniu granic świadomości, a nie o dotykaniu absolutu. W przedmiocie badań neuroteologów widać rys jednego z rodzajów mistycyzmu. Chodzi o wariant ekstatyczny. Dla mistyka jest to jednak pewien etap drogi, dla neuroteologa jej cel. Co więcej, mistyk nie skupia się na tych doznaniach. Mają go one pociągnąć dalej ku transcendencji. Neuroteolog na tych doświadczeniach się zatrzymuje. Trzeci zarzut dotyczący kwestii podstawowej. Neuronaukowcy chcą badać duchowość, badając mózg. Zakładają zatem, że jest ona w pewien sposób związana z pracą mózgu. Zgodzi się z tym wielu filozofów, a także chrześcijaństwo. Hylemorficzna antropologia mówi o tym, że ciało i dusza są ze sobą nieodłącznie związane jako kompozitum. Redukcjonistycznie nastawieni neuroteologowie idą jednak o krok dalej. Mylą korelację z przyczynowością i bardzo często stwierdzają, że skoro doznania mistyczne można wywołać przez odpowiednią stymulację mózgu, to duchowość jest tego wytworem. To, że mózg ma związek z duchowością, nie znaczy jednak, że ją zawiera. Co więcej, duchowość i doświadczenia religijne same w sobie są bardzo różnorodne, zależą od języka i kultury. Trudno zatem zgodzić się na to, że można je sprowadzić jednoznacznie do określonych procesów mózgowych. Podsumowanie. Neuronaukowe badania dotyczące duchowości zdają się dotykać innego obszaru badań niż ten, do którego zostały stworzone. Wydaje się, że można go określić jako pewien aspekt duchowości, związany z odmiennymi stanami świadomości. Mimo że nie wyczerpują one zagadnienia duchowości, mogą jednak pomóc w lepszym rozumieniu pewnych jej aspektów. Pokazują na przykład, jak silnie to, co duchowe czy psychiczne, jest związane z pracą mózgu. Na ich podstawie nie można jednak stwierdzić, że duchowość to jedynie wytwór mózgu. W średniowieczu rozpowszechnione było stwierdzenie Arystotelesa, zaadaptowane potem przez świętego Tomasza, anima quodamodo omnia. Dusza jest prawie wszystkim, jednak uznanie, że jest ona mózgiem, co redukcjonistycznie nastawieni neuroteologowie starają się robić, jest stwierdzeniem nieuprawnionym. Bardzo dziękuję.